zmarły świętej pamięci Bronisławę i Józefa Jaszczu, Józefa Chorego, Stanisława Lipy, Janiny Owas, Andrzeja Jaszcza, zmarłych z rodziny Jaszczów i Koryckich, Stanisława Sobowania, Tadeusza Barnasia, Bronisławy i Stanisława Madeju, Antoniego Łączaka, Marii, Stanisława Łączaków, Marii, Stanisława Kników, Anny Barnasz, Stanisława Jarosławy Deszczu, zmarłych z rodziny Deszczu, Zubelskich Śliwów i Królów, zmarłych z rodziny Szerałców, Milenki, Gabryś, Bronisławy i Jana Szczurów i ich dzieci Stanisławy, Tadeusza, Józefa, Romana oraz zmarłych z rodziny Szczurów, Józefa, Jana Cisu i ich dzieci Andrzeja i Marii oraz zmarłych z rodziny Cisów, księdza Stanisława Muchy, księdza Józefa Rokurza, Anny i Michała Więków, zmarłych z rodziny Więków, Polewów, Julii Więków, Józefa Więka, Stefana Główki, Anny i Józefa Basiu, Sofii Basiu, Julii, Stanisława Gruchów, Rozalii Kuzara, Karola i Stefanii Cyran, Kazimierza Cyrana, Eugeniusza Niedzielskiego, Marii i Stanisława Szczurów i zmarłych z rodziny Szczurów, Stefanii i Stanisława Borkowskich, zmarłych z rodziny Borkowskich, Bronisławy i Jana Gilu i ich rodziców, Marii i Józefa Mądry, Karoliny i Ludwika Najuchu, Stefanii i Jana Szostaków, Krystyny Żar, Katarzyny i Antoniego Szewców, Stanisławy i Tadeusza Plików i ich synowej Anny, Karoliny i Władysława Plików, Marii Władysława Łączaków i rodziców Władysława, Bronisławy i Michała Łączaków, Bronisławy i Józefa Wójtowiczów, Edwarda Partacza, Bronisławy i Stanisława Partaczów, Janiny i Józefa Iwanowskich, Janiny i Stanisława Morańców, Jana Weroniki, Andrzeja Kuklów, Józefa, Zofii, Jana Heleny Kazimierza i zmarłych z rodziny Jaszczów, Ignacego i Julii Kocołów, Jana Weroniki, Andrzeja Kuklów, Krystyny Kuca, Marii Czerwiec, Józefa, Zofii Kazimierza Jaszczów, Franciszki i Jana Partaczów, Jerzego Partacza, Anny Szymańskiej, Leszka Masłowskiego, Marii i Józefa Kogutów, Jana Koguta, Jana Julii Zygłaszów, Katarzyny Gądek, Józefa Wilka, Jana Tylce, Stanisławy Wierzbickiej, Tomasza Wierzbickiego, Szczepana Wierzbickiego, Bronisławy i Józefa Jaszczów, córki Janiny Owas, wszystkich z rodziny Koryckiej, Jaszczów, Stanisława Lipy, Marii i Stanisława Mazurów, syna Antoniego, Jana oraz wszystkich z rodziny Mazurów, Tadeusza Szczudło, Tadeusza Lipy, Stanisławy, Lila, Jana Łączaka, Zofii Łącza, Zofii, Jana Gilów, Anieli i Stanisława Wężynów, Stanisławy, Wężyn, Józefa Wężyna, Bronisławy i Józefa Jaszczów, Józefa Kurego, Janiny Owas, Andrzeja Jaszcza, zmarłych z rodziny Jaszczów i Koryckich, Jana i Karoliny Wójtowiczów, Józefa i Zofii Wójtowiczów, Marka Wójtowicza, Zofii, Barbary Kazimierza, Kędziorów, Marii Stanisława Szewców, ich synów Adama i Władysława, Anny i Edwarda Kameckich i zmarłych z rodziny Zofii i Jana Drawców i zmarłych z rodziny Bronisławy Lipa, Zofii Baś, Marii, Romanów, Wieków, Cecylii, Franciszka, Winiarzów i syna Stanisława, Marii, Antoniego Mazurów, Stanisława, Sojki i jego rodziców, Agnieszki, Feliksa, Mazurów, zmarłych z rodziny Partaczów, Władysława Kubika i ojca Władysława oraz jego żony, Antoniny Kazimierza i Anny Mazurów, Władysława i Wiktorii Szostaków, Tadeusza Szostaka, Józefa Szostaka, Stanisława Lipy, Bronisławy i Józefa Jaszczy, Andrzeja Jaszcza, Mieczysława Marszałka, jego syna Andrzeja, wszystkich zmarłych z rodziny marszałków, Stefanii i Józefa Strączków,
wszystkich zmarłych oraz rodziny Lizowskich i Strączków, Bronisława i Jana Rudesny, Władysława Iskra, wszystkich zmarłych z rodziny Leskich i Iskrów, zmarłego Bolesława Łanuchę, wszystkich zmarłych polecanych naszym modlitwom i pominkach. Rozważamy tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Ta msza święta sprawowana jest intencja wszystkich parafian, a także wszystkich wiernych, którzy korzystają z nabożeństw naszej świątyni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, nazywana Niedzielą Gaudete. Nazwa ta niesie w sobie wezwanie do radości. Nasza radość nie jest tożsama z wesołkowatością. Jest to radość z przyjścia Pana, który dźwiga słabych. Wejdźmy przez wiarę w głębie rozpoczynającej się mszy świętej, aby jej pobożne przeżywanie wydało owoce autentycznej radości. Niech stanie się ona udziałem naszych rodzin. Pamiętajmy o nich, rozpoczynając kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Miłosiernego Boga, który wychodzi naprzeciw naszym słabościom, prośmy o litość i przebaczenie. Panie Jezu, który leczysz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Chryste, który głosisz nam dobrą nowinę, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś Mesjaszem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Modlmy się. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego. Spraw, abyśmy przygotowali nasze serce i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Niech się odezwie pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje ser i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą i Panu obdarzono ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe. Wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznie. Odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, aby was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy trony wyskoczy jak jeleń i język niemy wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Oto Słowo Boże. Amen.
da Palma. Oto rolno czekało trwale na cenne plony ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali imię Pańskie. Oto Słowo Boże. Czekającego na egzekucję Jana,
wyraźnie nachodzą wątpliwości, czy był już może znużony cierpieniem, czy potrzebował zapewnienia, że nie trudził się na darmo, a może słyszał plotki o spisku na życie Jezusa i nie mieściło mu się w głowie, że Mesjasz Boży może zostać zabity? Tego nie wiem. A może Jan wcale nie stracił pewności co do osoby Jezusa? Może to wszystko było przez niego zaplanowane? Może robił dokładnie to, co zawsze? Pomagał innym rozpoznać Mesjasza. Może nie chodziło mu o siebie, ale postawił to pytanie ze względu na swoich uczniów, aby pomóc im uwierzyć w Jezusa. Jan bowiem wiedział, że jego czas jest krótki. Zatroskany o swoich uczniów, nie chciał, by po jego śmierci odeszli od wiary. Misją Jana było wskazywanie na Jezusa i miał on niezłomne postanowienie pozostać wierny tej misji aż do końca. Wydaje się więc logiczne, że przed swoją śmiercią zechce, by jego uczniowie przekonali się sami, że Jezus jest Mesjaszem. Pytanie Jana pojawia się czasami także w naszych sercach. Czy Jezus naprawdę jest tym, za kogo się podaje? Czy możemy znajdować w Nim radość w każdej sytuacji? Oczywiście wierzymy w Jezusa, ale czy nasza wiara nie potrzebuje umocnienia? Dlatego Jan Chrzciciel dzisiaj posyła nas do Jezusa wraz ze swoimi uczniami, abyśmy mogli Go zobaczyć i usłyszeć. Obchodzimy dziś niedzielę Gaudetę, dzień radości z tego, że Mesjasz jest blisko. Widząc więc Jezusa, choćby tutaj, na krzyżu, w naszym kościele, słysząc Go słowa Ewangelii i przyjmując w Komunii Świętej, zadawaj mu pytanie Jana, czy Ty jesteś tym, którego szuka moje serce? Spróbuj następnie wyciszyć się, tak jak zachęcam nas i uczył rekolekcjonista. Przynajmniej 20 minut w ciszy po komunii z zamkniętymi oczyma. Spróbuj wyciszyć się i wsłuchać w Jego odpowiedź. I pozwól, by przekonał Cię o swojej miłości i łaskawości. I raduj się razem z Nim. Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jego narodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdy.
Pana naszego.
abyś zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczyny niebe wierne. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, on przez pierwsze przyjście ludzkie na naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nowo otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością ogrzewamy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi i wołają. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Jego zmartwychwstanie i powstąpienie oraz przed
czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlitw tę żywą i świętą ofiarę. Wejdź i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas ujednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy przyjęli ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodnicą Maryją ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Anną, Kingą i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, żyjący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy w swojej łasce stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
Mulțumesc. Prosimy Cię, Najłaskawszy Boże, abyś mocą tego sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności i przygotował na zbliżające się święta przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa w intencji Synodu, Boże Trójcy Świętej Jedynie, zgromadzenie we wspólnocie Tarnowskiego Kościoła pragniemy pomocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze, pełni miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarcie na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezus, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko diecezji tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami. Święci Świeradzie Benedykcie, módl się za nami. Święta Kindo, wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, święty Michale, Słowaka i Kastrowalce, dzieci. Niech będą tutaj dzieci.
Niech się przypatrzą, jak Maryja oczekuje na Jezusa, jak oczekuje Elżbieta na narodzenie Jana, jak Maryja spieszy z pomocą. Niech się uczą te dzieci o tych postaci biblijnych, tej umiejętności dostrzegania daru życia, wzajemnej pomocy, żeby to życie przyjąć z godnością na świat. Te dary, które dzieci wypisują, jakieś dobre uczynki, niech uczą dzieci odrywać od siebie, bo dziecko jest skierowane na siebie. Ciągle dla mnie, ja, a musi się otworzyć na drugiego. To jest niepowtarzalna szkoła tych właśnie umiejętności. Zechciejcie go zrozumieć, co wam Pan daje, jakie wielkie skarby. Otworzyć się na drugiego człowieka. Umiejętność oczekiwania na poczęcie nowego życia. Elżbieta oczekiwała przez cały czas małżeństwa, aż do starości. I Pan Bóg błogosławił. Maryja w młodości otrzymała ten dar od Pana Boga. Umieć przyjąć. Kto was tego nauczył? Prorocy oczekiwali przyjścia Zbawiciela. Umiejętność oczekiwania, jaki to jest wielki dar. Naród polski 1000 lat czekał, żeby mieć papieża Polaka. To samo nie przyszło. To naród wypracował. A my tak lekką ręką odrzucamy prawdę, odrzucamy nabożeństwa adwentowe. Jeden dar w tym koszyczku jest za cały adwent do tego czasu, za 2 tygodnie. Czy wy nie umiecie powiedzieć dzieciom też, nawet w odpowiedzi, co by dziecko zrobiło, zapisz to sobie, daj dla Pana Jezusa. Czemu wam tak trudno przychodzi pomyśleć o tym? Można w zakresie pobrać płatki. Najlepiej by było, żebyście przyszli poprzednio, bo była okazja też być na Rorach. W związku ze spowiedziami, które w tym tygodniu będą w sąsiednich parafiach, msze niepowszednie będą odprawione rano po 6:30 we wtorek, czwartek, piątek i sobotę, bo w tych dniach spowiadam przez cały dzień. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i otoczenie kościoła. Pracowały Irena Kowos, Teresa Mazur, Iwona Łącza, Dorota Matej. Pani Maria Partacz dołożyła do ofiary 50 zł. Razem złożono na ofiarę 130 zł na dekoracje świąteczne. Niech się zgłosi ta osoba, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie dekoracji. Ten strzedniedzień to są te ofiary, żeby wziąć. Dalsza kolejka, grupa pani Moniki.
Zachęcam jeszcze raz, kochani, do licznego udziału w roradach, a za udział w roradach swoich dzieci niech wezmą na swoje sumienie rodzice. Intencje mszy świętych w poniedziałek o 17:00 za świętej pamięci Marii Sofii Łukasza z intencji siostry Doroty i Jana Wężyna. We wtorek o 6:30 rano za zmarłych chrzestnych moich Helena i Edwarda. W środę będzie o 17:00 msza święta za świętej pamięci Józefa Łączaka z intencji bratanicy Marii Młodzieków z rodziną. W czwartek o 6:30 rano za świętej pamięci Marii Józefa Łącha z intencji Moniki i Artura Gawryś z dziećmi. W piątek o 6:30 rano za świętej pamięci Piotra Witińskiego w czwartą rocznicę śmierci. W sobotę o 6:30 za świętej pamięci Genowefę Surtę. W niedzielę o 7:00 za świętej pamięci Edwarda Barkacza w pierwszą rocznicę śmierci z intencji żony i córki. O 9:30 w intencji wiernych i o 15:00 za zmarłych z rodziny. A teraz bardzo proszę, czy dorosły, czy rodziców z dzieckiem, czy dzieci, które przyniosły figurki Dzieciątka Jezus, żłóbek, czy szopkę, teraz będą poświęcone. Proszę podejść tutaj do ołtarza. Jest szopka, pięknie, tylko w dwóch rodzinach pamiętano o tym, poświęcimy. Pomożenie nasze w imieniu Pana, Ciebie, Pan z nami. Prosimy Cię Wszechmogący Boże, pobłogosław te figurki, żłóbek i szopkę, które przygotowaliśmy dla uczczenia narodzenia w ciele jednorodzonego Syna Twojego. Spraw, aby wszyscy, którzy w tych znakach z pobożnością będą czcić tajemnicę Jego wcielenia, zostali napełnieni światłem Jego chwały, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Udzielę błogosławieństwa matkom oczekującym potomstwa. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, wysłuchajmy fragmentu z proroctwa Izajasza. Rozleje wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleje ducha mojego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na Twych potomków. I drugi fragment z Ewangelii Świętego Łukasza. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona Ty jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Módlmy się. Panie Boże, Stwórco wszystkich ludzi, Twój Syn mocą Ducha Świętego
narodził się z Maryi Panny, spłacił dawny dług grzechu pierworodnego i odkupił ludzkość. Przyjmij łaskawie pokorne modlitwy swoich służebnic, które proszą o pomyślność dla mającego przyjść na świat potomstwa. Niech szczęśliwie urodzą swoje dzieci, aby weszły do wspólnoty Twoich wiernych i przez święte postępowanie zasłużyły na osiągnięcie życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, zabierzcie to błogosławieństwo i zanieście do tych rodzin, gdzie matki oczekują na narodzenie swojego dziecka, może do bliskich, do znajomych. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.